tym roku ruszy przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich, Rejmonta i Piaskowej. Właśnie zostały ogłoszone przetargi na budowę dróg. Te trzy inwestycje są możliwe dzięki dotacji z programu Polski Ład, wynoszącej w sumie 30 milionów złotych. Na te zadania trzy mamy ogłoszony przetarg. Do 23 maja jest termin składania ofert. I pierwszoplanową inwestycją będzie ulica Powstańców Wielkopolskich, na którą mamy opracowaną dokumentację, projekt techniczny, pozwolenie nawet na budowę. Ona będzie powstawała w ciągu 400 dni od daty podpisania umowy, to gdzieś w przyszłym roku. Natomiast te dwie ulice, ulice Piaskowa i Rejmonta, one muszą być najpierw zaprojektowane, bo to w tym systemie projektuj i buduj. Dlatego też ich budowa zakończy się dopiero 31 maja 2026 roku. Te trzy ulice to bardzo pilne inwestycje, a mieszkańcy i przedsiębiorcy mający swoje firmy przy tych drogach wielokrotnie apelowali o poprawę stanu nawierzchni. Ulica Piaskowa jest mocno zdegradowana i do granic aż administracyjnych miasta, czyli aż tam na górkę, jak jedziemy do Małej Huty, zadanie będzie wykonane. Natomiast aż się prosi, tu rozmawiam i z wójtem gminy, żeby dalej była kontynuacja budowy tej ulicy i mam nadzieję, że i wójt, i starosta suwalski, bo to jest droga powiatowa, no zaplanuje przebudowę kolejnego tam odcinka. Na oferty Urząd Miejski w Suwałkach czeka do 23 maja 2024 roku. Przy Zespole Szkół nr 4 powstanie nowa hala o powierzchni blisko 1000 m2 w ramach rządowego programu Olimpia. Został właśnie ogłoszony trzeci przetarg na budowę tego obiektu. I uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 450 000 zł. Oczywiście tam oprócz tej hali i pola do gry o wymiarach 20 na 40 metrów będzie takie zaplecze szatniowe, sanitarne i wirtualna strzelnica. Na inwestycje zostały ogłoszone już dwa przetargi, jednak z powodu zbyt wysokiej ceny zaproponowanej przez oferentów zostały one unieważnione. Mamy teraz ogłoszony trzeci przetarg, 8 chyba maja będzie otwarcie kolejnego tego trzeciego przetargu i zobaczymy, jakie pojawią się tam ceny. Infrastruktura sportowa Zespołu Szkół nr 4 składa się tylko z małej sali sportowej i boiska asfaltowego. Stąd pomysł na budowę tam nowej hali.